Tak, proszę Państwa, nasza profesorka Ulmanowa od rosyjskiego to, o, myślałam, że tu szkołę widać, nie widać, za tymi budynkami, tam taki brązowy budynek, nie widać. Ona przecież występowała w kabarecie każdym, przebierała się, grała na fortepianie, a przecież ona uczyła tylko rosyjskiego i taka pierwsza nasza profesorka poszła rodzić, odeszła, ale była bardzo wielką kosą, bardzo wymagającą. Rosjanko, to w sumie nie wiem, czy to Polka, Polka, bo to po polsku bardzo pięknie mówiła, ale też pięknie mówiła po rosyjsku, ale z gramatyki dawała taki wycisk, że ja tego nie lubiłam, ja lubiłam pięknie mówić po rosyjsku, z gramatyką. No, proszę Państwa. Także trzej chłopcy dzisiaj byli, piękni chłopcy, na stołówkę wybrali się, do stołówki, bo oni fratrów, i tak ta trójca brzydka, kurwa, spindolna. Ja mówię, Dawidku, nie podchodź, bo to cygany, trzej.